Czy byś sam ci odepchnij, żeby było ładnie widać? Trotka? Nie wiem, się wydaje zostaje duży. Co? Nie to ma szans, nie? Nie wyjmiesz? Nie. Wyjmiesz, czekaj, tutaj. Ja jej nie podnoszę. Podnoś, spokojnie, spokojnie. Mam. To jest żyłka dwunastka. Ciśnij, odpopuść hamulec i to co ty, kurwa? No by tylko do przera... Jaki odjazd, tak? No, pięknie. Nie wiem, czy będzie końcówka zapisu. Zobaczcie. Tak. Opuścił uderzenie i na dół odjeżdża. Spoko, żeby tylko żyć dziurę. Najgorsze to jest to, że ten, że... Na malutką poziomeczkę, nie? Nie wiem, a najgorsze jest to, że... Dziurka mała, czy odchodzi cały czas, nie? Tak, żeby to było sikak. Jak oddaję. Słuchajcie, to jest chyba trotka. Albo sej duży. Zobaczcie, nie może zatrzymać. Co masz za w ogóle? Dwunastkę? Dwunastkę, no, masz tak. Piękna ryba. Wiesz, jaka ciężka jest? Wiem, widzę. Czekaj, proszę. Będzie mu lajcik? Ultralight. Na ultralightie siadło na modziu. No tylko to miałem pod ręką, jak widziałem. No, no wiem. Będzie mnie stanę, żeby było lepiej widać pracę ręki. Ty, to dorsz chyba będzie. Może być dorsz. Nie, sej, może być. Zobaczymy. Mój jest piękny. Co ty, patrz? Nie może, no. Zobaczcie, no. Pokażę wam, o co tu chodzi. Ta sytuacja, no. Dobrze, że mam 150 metrów. Zapis był gruby, no, co? Od razu było widać, że coś gruby, ale... Ale to do drobnicy coś wychodziło. No, chodziło. Leciało za tym, nie? Już któraś ryba tak dzisiaj, nie? Jedna poziomka urwana przy zacięciu. Oj. O, gdzie położyłem tego haka? Ona zdechnie ta ryba szybciej. Nie, poczekaj. Poczekaj. A gdzie położyłem ten haczyk? Miałem tam już stamtąd zdjętą poziomkę. No, wiem, wiem. Na taką poziomeczkę. Stanę tak, żeby było ładnie widać. Nie masz sitka, nie? Mam sitko, co nie? Będę nagrywać. Odjeżdża? Tak, cały czas jedzie na hamulcu. Może go nie słychać, ale jest na słowo. Zawsze mi się to tak jest. No ciężko, bo pojedyncze biura 13, to już któraś ryba dzisiaj na mnie wchodzi. Dzień słaby, ogólnie z rybami, z braniami, ale parę ładnych rybek wyszło. Lubisz to kamień? Uważaj, żebyś to nie zaczepiło lód. No właśnie, celuję, nie? No, tak widać. Ta ryba jest tylko 50 metrów, tylko tutaj poziomki zebrane. Nie wiem, widziałem. Dobra, kręć małolat, dzisiaj masz swój dzień. Wyjęcia. A widziałeś tą rybę? Tak. Co to jest? Dorsz? To jest taka ryba. Matruszka? Dobrze. To jest troć. Troć? Troć chyba, no. To nic. Musicie chodzić dziurę rozwiercić się na haku, muszę trzymać ją rozwiercić, no. To jest 14 albo 12 rybka. No, no co, no właśnie, no właśnie, popuść hamulec przy tym jeszcze bardziej, bo teraz przy przeręblu samym, wiesz? Jak będziemy podbierać. No lubisz to, nie? No. A to widać, bo ten zapis taki gruby leciał. Crash test. Dla kilka, no. Ultralighta. Ty, to jakaś strasznie szeroka ryba, nie? No to... Sej może być, zobaczyć. Kręci przy tym, to może być trotka, bo kółko kręci. No i spróbujemy odpokazać w ceremonii. Widziałem ją z góry, tylko widziałem... Jest, ładny cień. O! Dorsz duży. Ale jest za płetwa jakoś podczepiony chyba, wiesz? Obrócił się. Zawrócę. Poczekaj, zaraz go zobaczę. Widzę. On odjedzie ci jeszcze. Tak, żebym go widział, no. Piżdżowa? Tak. Wyglądał groźnie. Ale stawiał się. No, trwajcie. Pięknie, Kamil, gratulacje. Zrób zbliżenie na poziomkę, patrz. Zobaczcie, na jaką poziomkę, no. Mebaru zrobiła robotę. Który zobacz. Żeby nie było. Lubisz to? Śniegu się daje. Pokaż jeszcze, jak go wypuszczasz.
Piękne. Jak marchewka. Jak marchewka. Tak ziemia. No lat. Funduje.